Właśnie teraz mam możliwość kasowania gry Vampires kontra Mascot. Wydaje mi się, że jest to friendly match. Już przedstawiam wam, jak to w tej chwili wygląda. Jest to mapa Tal'Darim Altar. Mascot jako purpurowy zerk w lewym górnym rogu. Po prawej stronie mapy w górnym rogu Vampires jako niebieski protos. No, pokazał wam się już parę razy Vampires jako Mascot, zatem oczekujemy jakiejś ciekawej bitwy. Zobaczymy, co tutaj pokażą nam na tej, no naprawdę, dużej mapie. Widzimy tutaj Overlord już leci na skan do Vampiresa, zatem celny strzał, jeżeli chodzi o skan Maskota. Widzimy tutaj żadnych szaleństw. Normalny Overlord. Normalne robotnice, bez jakichś szybkich spawning z puli. Oczywiście Vampires Fast Expo, ale widzimy tutaj, no, malutki błąd. Zobaczymy, czy wykorzysta to Maskot tutaj w przejście dla Zerglingu. To nie, to mimo wszystko troszkę bardziej w lewą stronę przesunąć kolejne robotnice. O, i 15 Hatch na tej mapie, zatem no, zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście Vampires już w tej chwili znalazł Maskota, będzie sprawdzał, co się dzieje. Widzi już hatchery, także żaden Six Pool nie ma, nie wchodzi w rachubę. Widzimy tutaj pylonik. No, zobaczymy, jak to się skończy. Mamy oczywiście Ford, zatem to będzie typowy Canon Rush. No, takie troszkę newralgiczne miejsce, aczkolwiek dobry pomysł, gdyż Overlord nie widzi ów tego miejsca, aczkolwiek widzi tutaj wejście na rampę. Oczywiście już tutaj się domyśla, co się dzieje. Już jest skan robotnicą, już widzi gateway, a zatem no, próbuje tutaj odciąć w niejaki sposób Maskota z Mina. No, zobaczymy, jak to będzie tutaj. Robotnica jeszcze musi przeżyć, jeszcze musi postawić tego chociaż jednego kanona. No, zobaczymy, hatcher już prawie gotowy. Spawning spool również prawie gotowy. Zobaczymy, jak to wykona teraz Vampires. Pięknie sobie mi króluje tą robotnicą, ona wciąż żyje. Nęka ją tutaj ta drona, goni ją nieustannie. Och, kanon tutaj na creepie, niestety nie ma szans. Powodzenia. Zablokowane tutaj wyjście Maskota, zatem musi tutaj samodzielnie poradzić sobie tym hatchery. No, według mnie powinien jednak mimo wszystko robotnicę tutaj postawić spinecrawlery i spokojnie sobie tutaj poradzić. Czykolwiek, no, widzimy te dwa zerglingi, może zdrapią tą robę. Tak, właśnie drapią tutaj teraz w tej chwili te kanony. Już jeden jest gotowy, zatem nic z tego nie będzie. Zerglingi natychmiast giną. Ten spinecrawler wydaje mi się, że również nie zostanie zrobiony. Człowiek powinien go cofnąć jak najszybciej. Uciekaj nim Maskot, naprawdę to jest kiepskie wyjście w tej chwili. No, ale widzimy tutaj już te zeloty, te gatewaye zostają zjedzone. Ten hatcher bez wątpienia zginie. Tutaj wyskoczą te broodlingi, może w tym momencie zaatakuje Maskot. To jest najlepszy moment. No, zobaczymy, jak to wykona. Widzimy tutaj zelot wyskakuje. Zatem kolejny tank, jakby nie patrzeć, dla foto u kanonów, ale widzimy już tutaj kontra leci do Vampiresa. Zauważmy Vampiresa. No, jest wejście zablokowane na tej stronie, ale na pewno nie domyśla się, że tutaj jest wejście. Że tędy się prześlizgnie, jak już wspomniałem. Ja, na szczęście wykorzystał to Maskot. Biega tutaj z zerglingami. Zaraz Vampires pewnie coś napisze, znając jego. No, tutaj kanon strącany. Uważam, że troszkę bezsensownie, aczkolwiek no, to jego wybór. Teraz kolejne zerglingi do wigną. Uch, tutaj chmara tych zerglingów leci, 14 zerglingów. Zauważmy ekonomię dwóch zawodników, 13 do 25 prób, 13 dron, 12 dron do 25 prób. Zatem no, tutaj pozwolił sobie cofnąć tego pylona. Uch, pięknie tutaj w tym momencie idealnie trafił. No, zobaczymy, czy teraz ten kanon będzie miał zasięg na tego pylona, czy jak ten już na pewno, ale już widać tutaj wall postawiony Vampiresa. Zatem no, po bardzo ofensywnym starcie Vampiresa całkiem wybronił się, zakładając, że nie było strat. Aczkolwiek 725 Serga, 650 Protosa strat. Zatem dość ciekawie się rozpoczyna ta gra. No, zobaczymy, jak długo potrwa odbudowywanie się Maskota. Zobaczmy tutaj makro hatch, zatem no, nie będzie tutaj się bawił w jakieś dalekie ekspansje typu tutaj bądź na kolejnym mind spocie. Zobaczymy, czy tutaj będzie miał zasięg.
ten spine, nie? Niestety. Aczkolwiek już tutaj woli wydać energię na kryptomora, żeby ten spine crawler zaczął tutaj działać. Tak właśnie się dzieje. Oczywiście slingów też stara się robić pożytek. Destruction racks już powoli są niszczone. Zobaczymy co o produkcji. W produkcji layer. Zatem no zobaczymy czy to będzie czasem jakiś, no być może to będzie jakiś Nidus. To jest bardzo ciekawe zagranie na tej mapie, gdyż ma duży zasięg, aczkolwiek nie ma tutaj żadnego Overlorda, który by pokazał jakąkolwiek, a nie jest tutaj. Zatem no zobaczymy, mógłby w tym miejscu postawić Nidusa, on jest niewidoczny w tym momencie, powinien być tutaj postawiony pylon, niezwłocznie powinien to przewidzieć, aczkolwiek zobaczmy jaki limit ma Vampira 76, zatem nie w głowie mu żadne dodatkowe pylony, dodatkowe pieniądze wydawane, raczej potrzebne mu są teraz technologia i robotnice. No zobaczymy jak to wykona maskot, już layer gotowy, no i szukamy czy to będzie Spire, czy to będzie Nidus, czy to będzie jakieś ciekawe inne rozwiązanie. Jest Hydralis ten, zatem no zobaczymy tutaj, będzie próbował się sięgnąć tutaj pewnie tym Spine Clawerem tego pylonika. Myślę, wydaje, że stąd by jak najbardziej mógł. Cóż, tutaj lecą overloady i już mają włączone Creep Generate. Zatem no zobaczymy jak to wykona maskot. Co u Protosa? Protosa kolejne Wargate, zauważmy tutaj musiał się ostro bronić. Zatem ma już 3 gate'y. Kolejne 4 gate'y już dostawiane. Zatem jest w sumie 7 gate'ów. Och, ten overload zostanie strącony. No, zapewne supply block niezwłocznie czeka. Och, jednak chyba nie sięgnie ten Spinecrawler. No cóż, ale próba była, pomysł był nieudany. Ten hatcher już tutaj buduje się na tym drugim expie. No zobaczymy jak tutaj będzie próbował ściągnąć te kanony, czy się jednak będzie zainteresuje się tym pylonem, czy będą kanony tankować, czy ten Spinecrawler będzie tankować hity tych kanonów i hydry dokończą dzieła, niszcząc je. No zobaczymy. No niestety, ale Spinecrawler ma 7 zasięgu, hydry tylko 5 bez upgrade'u, który jest jeszcze nie wyszukiwany. No zobaczymy, naprawdę hydraliski są naprawdę mocną bronią kontra gate unity. Na razie nie zapowiada się na żadne robotics facility ani żadne starport. Oczywiście starport też by był kiepskim wyborem, jeżeli chodzi o Vampiresa, ale zauważmy równe supply mimo 12 minuty już tak wysoki. Och, widzimy tutaj blink tu warpowane unity, zatem no dość ciekawe zagranie Vampiresa. Ładnie to zagrał, dostał ten pylon, którego nie zbił maskot i wygrana gra dla Vampiresa. GG, dziękuję za relację, zapraszam ponownie.